Z Maryją w nowe czasy pragniemy ufnie iść. Wołamy: Maryjo, przyjdź do nas i z nami zawsze idź. Są to słowa refrenu pieśni, którą mieliśmy wyśpiewać w naszej parafii najpierw 26 maja 2020 roku, a później 7 listopada tego samego roku. W tych dniach oczekiwaliśmy na obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Tę kopię, która wędruje od tylu lat po wszystkich parafiach naszej ojczyzny. Dzisiaj, podczas naszych rozważań, chcemy odkrywać kolejny znak czasu dany nam przez Pana Boga. Obecność Maryi w naszym życiu. I tak jak słyszeliśmy w przytoczonym refrenie, z Maryją chcemy iść w nowe czasy. Tydzień temu mówiliśmy o miłosierdziu Bożym i równocześnie wspominaliśmy o tym, że to miłosierdzie Boże jest nam dane na czasy ostateczne. I że te czasy ostateczne to nieustanne oczekiwanie na spotkanie z Panem Jezusem. A dzisiaj nowe czasy i znaki czasu. I to wszystko łączy się właśnie w osobie Jezusa Chrystusa, który daje nam swoją Matkę jako wzór do naśladowania jej cnót, do postępowania w ten sposób, abyśmy doszli do Jezusa. W filmie Mela Gibsona Pasja jest taki moment na drodze krzyżowej, kiedy Pan Jezus upada i temu przygląda się Maryja i biegnie ku Niemu, żeby Go podnieść. I wtedy słyszy słowa zaczerpnięte z Apokalipsy, a które w wizji właśnie reżysera wypowiada sam Mistrz z Nazaretu. Oto czynię wszystko nowe. To są te nowe czasy. Czasy, w których Jezus Chrystus daje nam nadzieję. To są nowe czasy, których może nie znamy, ale przewidujemy obecność i królowanie w nich Jezusa Chrystusa, które jest niezmienne. I dlatego, kiedy idziemy razem z Maryją w nowe czasy, to mamy świadomość, że idziemy ku Chrystusowi. I pomimo nowych doświadczeń, których jesteśmy świadkami, i choć może pojawia się lęk, obawa, strach, niepokój, to mamy pewność, że idziemy do Jezusa. Maryja towarzyszyła swemu synowi podczas męki. I nam także towarzyszy w tych różnych doświadczeniach. Po to, żeby nam wskazywać drogę do swego syna. I dzisiaj także pomocą w naszych rozważaniach będą słowa poszczególnych zwrotek tej pieśni, którego refren został przytoczony na samym początku naszych rozmyślań. Służebnica Pańska, posłuszna Słowu Boga, umacniaj naszą wiarę, do Syna wciąż nas prowadź. To pierwsza zwrotka. Chcemy być tak jak Maryja, posłuszni Panu Bogu, wypełniając Jego przykazania, poznając Jego naukę, a także rozbudowując swoją wiarę. A wiara przecież jest oparta na tym, co słyszymy. A tym, co słyszymy, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, są słowa Chrystusa.
A zatem Maryja uczy nas wsłuchiwania się w wolę Pana Boga poprzez słuchanie Słowa Bożego. Słowo jest żywe. Jezus stał się dla nas człowiekiem, Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I dlatego w liście do Hebrajczyków czytamy: Jezus Chrystus wczoraj i dziś i ten sam na wieki. Jeśli chcemy mieć silną wiarę, być posłuszni woli Pana Boga, to potrzebujemy budować wiarę w oparciu o Słowo, które On nam daje. I Maryja tak uczyniła, ponieważ gdy usłyszała słowo anioła, wypowiedziała ona to zdanie: niech mi się stanie według słowa Twego. To pierwsze zadanie na nowe czas, na nowo odkryte. Druga myśl, która wypływa z pieśni, napełniona duchem monstrancją Chrystusową. Ukazuj nam Jezusa, ucz słuchać Jego słowa. Święty Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia mówi o Maryi, niewiasta Eucharystii. I równocześnie zapisał w tym dokumencie prawdę o tym, że Maryja w sposób duchowy jest pierwszym tabernakulum. Dlaczego? Ponieważ Maryja nigdy sobą nie przesłania Chrystusa. Cokolwiek by się działo, ona zawsze na Niego wskazuje. I to jest prawdziwe nabożeństwo do Maryi. Wpatrując się w Maryję, nie patrzymy na nią, tylko patrzymy na Chrystusa. To jest też takie bezpieczne dla nas, ponieważ dzisiaj w różny sposób ukazuje się Maryję. A my chcemy żyć według tego, co daje nam Kościół, a przecież te dokumenty papieskie są nauką Kościoła. Czyli Maryja wskazuje na Jezusa. Maryja nie jest ważniejsza od Pana Jezusa, ale Maryja kocha Jezusa i chce, byśmy my także Jego każdego dnia kochali. Spiesząca do Elżbiety, by dzielić się radością, ochraniać, pomóż życie, przyjmować je z miłością. Nieraz jesteśmy podłamani naszym życiem, życiem naszych bliskich. Dzisiaj widzimy, że to życie także jest w różny sposób niszczone, odrzucane, zapominane, lekceważone. A Maryja przyjęła Jezusa Chrystusa, który powiedział o sobie: ja jestem życie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem życiem i zmartwychwstaniem. W każdym z nas jest życie Pana Boga. I dlatego Kościół z tak wielką mocą broni każdego życia, ponieważ broni samego Chrystusa. I choć po ludzku się to wydaje czasami niemożliwe, to my przecież przypominamy sobie ten fragment właśnie ze zwiastowania, kiedy Pan Jezus, kiedy anioł powiedział: dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Tak wiele osób mogłoby dać różne świadectwa o życiu, o Jego ochronie, o trosce o to życie. Tak jak Maryja. I dlatego sługa Boży kardynał Wyszyński, kiedy zawierzał ojczyznę naszą Maryi, zwrócił tak mocną uwagę, żeby chronić życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dlatego, że w każdym człowieku, jak to zostało już powiedziane, jest życie Boże. W czwartej zwrotce czytamy: trwająca przy Chrystusie w czas męki, odrzucenia, pomagaj krzyż, nieś z wiarą i wsparciem bądź w cierpieniach.
Dzisiaj świat podpowiada, troszcz się tak o swoje ciało, żeby nie zajmować się duszą. Nie martw się cierpieniami. Rób wszystko, żeby je unikać. Szukaj swobodnego stylu życia. Ale czy od cierpienia możemy ucieknąć? Czy możemy uciec? Czy możemy je odrzucić? Skoro Chrystus cierpiał, to i my będziemy cierpieli w różny sposób. Bo przecież uczeń nie może być nad mistrza. I Maryja cierpiała. W końcu nazywamy ją Matką Bolesną. Ale z drugiej strony wiemy, że te cierpienia prowadzą nas do umocnienia. Do tego, że tak wiele możemy zdziałać przez te cierpienia, a dokładnie Bóg przez nasze cierpienia może przynieść wiele łask nam i naszym bliskim. Ty, która oglądałaś zwycięstwo swego Syna, zło dobrem daj zwyciężać, nienawiść pokonywać. Dzisiaj tak bardzo jesteśmy w różny sposób spolaryzowani przez różne poglądy. Od najmniejszych spraw do największych. Nienawiść zaczyna zwyciężać, ale ostateczne słowo należy do Boga. Jeśli chcemy w tym zwycięstwie uczestniczyć, chcemy równocześnie wprowadzać te słowa, które są zaczerpnięte właśnie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Zło dobrem zwyciężaj. Rozpoczynając od naszych środowisk domowych, później w pracy, w szkole, w różnych wspólnotach. Maryja nie nosiła do nikogo nienawiści. Nawet do tych, którzy właśnie wydali jej syna na śmierć. I na koniec czytamy. Pani Jasnogórska, Królowo polskiej ziemi, Ojczyznę naszą prowadź w wierności Ewangelii. Nowe czasy, ale stara nauka. A może inaczej. Nie stara, ale stała nauka. Bo przecież ta nauka nie przemija. Ewangelia to słowo żywe. I wreszcie to dobra nowina. Dlatego idąc razem z Maryją w te nowe czasy, idziemy z ufnością, bo ostateczne słowo należy do Boga. W naszych rozważaniach także odnosimy się do świętego Józefa. Nie wypowiedział on, jak wiemy, żadnego słowa w Ewangelii. Może jest to znak dla nas, że on także wskazywał na Maryję, a przez Maryję na Jezusa. Może nie chciał przesłonić tej najważniejszej sprawy, ale równocześnie razem z Maryją, a także przede wszystkim wpatrując się w Jezusa, uczył się miłości Boga, uczył się sprawiedliwości, uczył się tego, co jest dobre. I to wszystko sprawiło, że on także jest dla nas wzorem. Wzorem przede wszystkim zasłuchania. Wzorem pokornego podążania. Święty Józef. Można też również zauważyć, że ten wielki patron otrzymał wielki dar właśnie przebywania pośród świętej rodziny. I dlatego staje się on również takim patronem na nowe czasy, bo nie można ich oddzielić. Tak jak w rodzinie nikogo nie można oddzielać, tak samo właśnie tutaj, kiedy w tym roku wpatrujemy się w tego męża Bożego, nie możemy go odrzucić, aby skoncentrować się tylko właśnie na poszczególnych postaciach,
ale jest to rodzina. I tutaj jest właśnie jeszcze jeden aspekt, który trzeba tak mocno uwypuklić i podkreślić. Dzisiaj właśnie jest atakowana rodzina najbardziej, ponieważ ma zostać zniszczone to, co jest święte. Bo przecież mówimy święta rodzina z Nazaretu. I dlatego zły duch próbuje właśnie zniszczyć to, co jest piękne. I dlatego, gdy właśnie zostało wspomniane o tym, że nie można tych osób oddzielić od siebie, to chodzi właśnie o to, żeby w tym roku tę całą rodzinę tak w sposób szczególny wspominać przez świętego Józefa, a teraz właśnie również od piątku przez nawiązanie do roku rodziny. Bo przecież papież Franciszek tego 19 marca ogłosił właśnie taki czas poświęcony rodzinie. Drodzy bracia i siostry, widzimy, że każda osoba w dziele zbawienia jest ważna. Najważniejszy Chrystus, ale Chrystus chce także podzielić się tą miłością z każdym człowiekiem. I to w Jego planie, w Bożym planie właśnie jest i Maryja, i Józef, i wszyscy święci. Po to, żeby każdy z nas odnalazł swoją drogę. Tę drogę, która wiedzie właśnie do Mistrza z Nazaretu. A gdy ją już wówczas odnajdziemy, wtedy wejdziemy na właściwy szlak, ten szlak, który nas prowadzi właśnie do zbawienia. I dlatego te wszystkie sprawy oddajemy naszemu Mistrzowi, Nauczycielowi. Prowadź nas, Jezu, w nowe czasy, razem z Twoją Matką, ze świętym Józefem. I daj nam żyć w rodzinie, w Bożej rodzinie.